spotkanie z cyklu Bezpieczny Senior jest po raz pierwszy organizowane w naszym domu. Niemniej dom dokłada wszelkich starań, żeby oprócz usług bytowych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, również stwarzać mieszkańcom swoim poczucie bezpieczeństwa, stabilności i przeciwdziałanie zagrożeniom, jakie czyhają na seniorów. Witam bardzo serdecznie panią sierżant, panią Beatę Sosulską-Baran. Witam. I witam pracownika Straży Miejskiej, pana Grzegorza Rybarczyka. Witam. Bardzo serdecznie dziękujemy, prawda, wszyscy już na wstępie za to, że chcieliście państwo przybyć do naszego domu. Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważną częścią naszego życia. I stąd to dzisiejsze spotkanie, żebyście państwo byli jak najbardziej uświadomieni w tym, jakie grożą państwu niebezpieczeństwa, jakie są zagrożenia, jak nieuczciwe osoby czasami bazują na państwa wierności czy łatwowierności i mogą czasami państwa oszukać, a jednocześnie jakie zagrożenia też na państwa czyhają poza bramami tego domu, czyli jak się zachować na ulicy, na pasach, na jezdni, na co zwracać uwagę, żeby później nie żałować, że czegoś się nie wiedziało albo nie wiedziało, jak postąpić. Także bardzo, bardzo proszę o prelekcję państwa. Tak, dziękujemy w ogóle pani dyrektor za to, że mogliśmy tutaj być, tak? Bo dla nas bezpieczeństwo jest kwestią najważniejszą. Chcemy pomagać, służyć, chcemy być z wami, tak? Wysłuchać waszych bolączek czy to, co ewentualnie was niepokoi. Będziemy dzisiaj mówić o szeroko pojętym bezpieczeństwie seniora, was. Bo powiem tylko jedno, ja oprócz tego, że pracuję, jestem w prewencji kryminalnej, to jeżdżę również na interwencje i często, bardzo często wy, seniorzy, jesteście dla mnie deską ratunku, bo przecież jeśli przyjeżdżam, później może powiem o takich konkretniejszych przykładach na miejsce zdarzenia i nie wiem tak naprawdę do końca, co się stało, prawda? Bo tylko mam jakieś poszlaki, że ktoś mógł dokonać rabunku, czy na przykład zwykłego przebicia opony w samochodzie i nie wiem. Oglądam, patrzę, co się stało i tak dalej. Nie mam świadków. Po czym wychodzi mi senior, starsza osoba i mi relacjonuje wszystko dokładnie, co się stało. Również powiem o tym, jak ważne jest to, żeby pamiętać, kto dokonał takiego, powiedzmy, rozboju. Jeśli takie osoby też widzą, będę też mówiła o roli świadka, co najważniejsze jest, żeby zapamiętać takiej osobie. Też również podam przykłady, więc myślę, że to będzie ciekawe pod tym względem, że naprawdę poczujecie się, że jesteście naprawdę ważni dla nas, dla naszej służby. Ale nie tylko ta ważność tutaj dla naszej służby, ale my, Batko, może musimy się spytać, czy państwo jesteście przyjaciółmi tutaj? Tak. Jesteście przyjaciółmi. To widać. Ale czy przyjaciele się dbają? Dbają. Dbają. Ale my często spotykamy się z tym, że na przykład bardzo nieraz musimy dowozić starsze osoby, czy do domu, czy tutaj do Pochodnej Jesieni, które po prostu wyjdą sobie i nie wiedzą, gdzie idą. I tutaj prośba do państwa jest taka serdeczna. Jesteście, tutaj mieszkacie razem, znacie się nawzajem. My mamy taki program Pomoc Sąsiedzka. Pomoc Sąsiedzka jest to taki program, że osoby starsze po prostu tworzą taką enklawę swoją, taki kolektyw przyjacielski i dbają o siebie. My jak idziemy z Beatką do przedszkoli, to dzieciom zawsze mówimy, kochane dzieci, pamiętajcie, tak jak tutaj pani dyrektor też jest taką waszą młodszą mamą, która o was dba i tutaj stara się wam, która się stara o was, która dba o was i stara się wam tutaj w różny sposób urozmaicić te wspaniałe starsze życie, ale trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Proszę państwa, dbajcie o siebie sami, bo ostatnio my z Beatką, my z panią Beatką
ostatnio też jechaliśmy ulicą, idzie starsza osoba, zimno jest, a ta osoba wyszła w samej koszulce z krótkim rękawem, idzie sobie ulicą. Beatka mówi, Grzesiu, zatrzymaj się. Podchodzimy do tej starszej osoby, ale co pan tutaj robi? Przecież zimno jest. A on mówi, ja nie wiem, jak ja się nazywam, ja nie wiem, skąd ja jestem. Proszę państwa, ale to nie o to chodzi. Ale jeżeli państwo widzicie taką sytuację, że jakaś osoba wychodzi tutaj z waszej pogodnej jesieni, a znacie tą osobę, że ta osoba może na przykład mieć już tą demencję i może później mieć kłopoty z dotarciem tutaj, bardzo byśmy prosili państwa, powiadomcie, czy Grzesia Łabunia, czy panią dyrektor, czy kogokolwiek tutaj powiadomcie, że na przykład niech będzie pani Zosia wyszła, poszła sobie tam gdzieś na miasto, żeby ktoś wiedział, bo niekiedy te osoby, ja wiem, państwo powiecie do nas, ale my przecież jesteśmy, znamy Cieplicę, znamy Jelenią Górę i my wiemy, jak gdziekolwiek dotrzeć czy powrócić. Ale ważne jest to, proszę państwa, tak jak my małym dzieciom mówimy, dbajcie o siebie, szanujcie się nawzajem, bo trzeba dbać o to i o drugiego człowieka. Bo tak jak my spotykamy się z seniorami w klubie na przykład Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, też im opowiadamy o tym bezpieczeństwie, o zachowaniu się i o tym na przykład, że takie starsze osoby przeważnie, no przepraszam, że tak powiem, nigdzie nie jeżdżą. No dziecko kochane, masz pieniążki, jedź sobie na wczasy, a my ci przypilnujemy mieszkania. A zdarzyło się tak, że była rodzina skłócona i jedni pojechali na wczasy, puste mieszkanie stoi, a drudzy, no nic się tam nie dzieje, ale przychodzą osoby, włamały się osoby do tego pustego mieszkania, no i ta starsza pani wychodzi, patrzy się, no coś tam wynoszą, ale no coś tam wynoszą, ale i się nie zainteresowała nawet. Nic nie było dla niej ważne, bo to są źli ludzie, którzy mieszkają po drugiej stronie, na jednym piętrze, w jednym bloku i później tamci przyjeżdżają i patrzą, mają mieszkanie posprzątane. Bardzo ładnie mieli w mieszkaniu, bo ani telewizora, ani rzeczy, ani tam majątku, który tam mieli po szafach pochowany, nic nie było. Policja przyjeżdża i... Ale my ich nie lubimy. A co nas to obchodzi? Ja wiem, proszę państwa, ja wiem, że to jest... Niekiedy to jest trudny temat, ciężki temat. Czy pani Zosia lubi pana Jurka, czy pan Jurek lubi pana Krzysia, czy... Ale jesteście tutaj w tym wspaniałym ośrodku, w pogodnej jesieni. Tutaj dlatego my tak mówimy. Dbajcie o siebie tak, jak my z Beatką o siebie dbamy, że przychodzimy tutaj do państwa i chcemy państwu powiedzieć właśnie o tych zależnościach. Zaraz Beatka powie właśnie o kilku takich przykładach związanych właśnie z naciąganiem ludzi. Ja mam też starszą mamę, która ma 84 lata i też już się dała, powiem tak, inaczej, wkręcić, po młodzieżowemu powiem, wkręcić, że kupiła kołdry, kupiła poduszki, kupiła garki, zapłaciła 8 000 zł, a ja mówię, mamo, albo zadzwonili do mnie, albo powiedzieli, że tam będzie, jak dostanie mama jakąś tam mopę dostanie. Moi drodzy, ja wiem, to są oszuści, oni bazują na tym, patrzą się na wasz PESEL, patrzą, że to jest rocznik 33, czy 28, czy 38, patrzą ten rocznik 30, a może i 40 jest, Beatka też jeszcze powie, właśnie jest na topie wśród złodziei. Ten rocznik 30 teraz, to jest właśnie taki rocznik,
który właśnie wchodzi w ten wiek 80 lat albo już i starszy, gdzie właśnie te oszusty, ci złodzieje wręcz starają się naciągać. Na pewno jak Państwo nieraz oglądacie telewizor i w telewizji podają, że tam jakaś pani została naciągnięta na 20 tysięcy, tam pan jakiś został naciągnięty jeszcze na inne pieniądze. Jest to straszne, jest naprawdę, nam to jest przykre. Ja mówię mojej mamie, mamo, pamiętaj, absolutnie żadnych, jak ktoś do ciebie przyjdzie, zadzwoni, że Grzesiek może upadł, Grześkowi trzeba jakieś tam pieniądze przesłać, czy Grześkowi jeszcze tutaj trzeba, czy mam dwie siostry, to czy Basi, czy Ewie trzeba tam, ulegli wypadkowi. Zastanówmy się, kochani, zastanówmy się, czy to... To Beatka śpiewa. Czy to jest słuszne? Czy wy na przykład, mając pieniądze na koncie, to słysząc to, że dajmy na przykład wnuczek Grzesiu jest tam poturbowany i przychodzi jakiś drab do was, że a, bo potrzebne pieniądze, a wy już idziecie, jak to się mówi, wyciągacie z tej skarpety, przepraszam, że tak powiem, i dajecie te pieniądze. Albo idziecie, tak jak ostatnio było podane, że pan poszedł do banku i wypłacił 24 tysiące złotych dla jakiegoś oszusta, dał mu te pieniądze i później wyszło na to, że stała się tragedia. No, stała się tragedia. Całe oszczędności swojego życia wypłacił i oddał te pieniądze. Tak samo Beatka zaraz Państwu powie, jak telekomunikacja, może nie telekomunikacja, ale Play, później tam T-Mobile, czy inne te sieci komórkowe starają się też naciągać starsze osoby, a lepszy telefon z większym wyświetlaczem, a może za złotówkę będzie abonament, a później po chwili ten abonament, a proszę Państwa, bo ja mówiłem, Państwo nie przeczytaliście tej umowy, a w tej umowie jest wyraźnie abonament za złotówkę, no ale pochodne, a daliśmy tam Państwu 5 giga internetu, daliśmy tam Państwu jeszcze to i później wychodzi, że ten abonament wychodzi 100 zł. I to są oszustwa. Dlatego tutaj my prosimy bardzo serdecznie, jeżeli Państwo chcecie jakiekolwiek takie zakupy zrobić, tutaj macie Państwo panią dyrektor, macie kierownictwo, które też na pewno zna się na tych obwarowaniach, warunkach umowy zawieranych w różny sposób. Tak samo, proszę Państwa, tak jak ja mówiłem, dzwonią do Państwa i mówią, Pani Zosiu, ależ proszę Pani, wygrała Pani u nas, nagrodę ma Pani, niech Pani przyjdzie na pokaz, dostanie Pani, a Pani Zosia, naiwna, idzie, oczywiście dostanie szczoteczkę do zębów, ale Pani Zosiu, no niech Pani zobaczy, a tutaj kurteczka taka, a tutaj koszuleczka ładna, a Pani kupi, ojeny, to tylko 100 zł, ale co tam, jak Pani kupi, ale... Proszę Państwa, ja się cieszę, że Państwo się śmiejecie z tego. Naprawdę. Bo śmiech jest bardzo ważny, ale śmiech tak samo powoduje to, że Państwo będziecie myśleć, że takie naciąganie to jest przeciwko Państwu. To jest przykre później, jak Państwo przyjdziecie do Pani Dyrektor i mówicie, no Pani Dyrektor, coś tam kupiłam, nie wiem co, czy coś tam kupiłem, nie wiem co, i wychodzi na to, że musicie za to zapłacić. Jest to przykre, naprawdę jest to przykre, że oszuści bazują na waszej naiwności. Ja przepraszam, że tak mówię ostro, ale tutaj zaraz Beatka też pokaże kilka fragmentów, gdzie Państwo będą uświadomieni, że faktycznie tak może być. Beatko, ja już za dużo gadałem, teraz ty. Dużo mniej. Taki długi serdecznie.
reklamę bardzo łatwo nas złamać, bardzo łatwo dotrzeć do nas, tak że my myślimy rzeczywiście, że ten lek, który tak reklamują, jest po prostu rewelacyjny na młodość, na starość, na wszystko, że nas kości nie bolą, nie łamią i tak dalej. I my tak naprawdę, słuchajcie, za zdrowie oddamy wszystko, prawda? Każdy z nas, czy wy, czy ja, czy dla dzieci my. Ale naprawdę trzeba się zastanowić, poradzić się kogoś, prawda? Jeśli chodzi o wszelkie umowy, też będziemy o tym mówić, bo to nie jest tak do końca, że jeśli zawrzecie umowę, to jeszcze nie możecie się wycofać. Nie jest to do końca, nie można dać się zastraszyć, odstraszenia są duchy, tak jak zawsze powtarzam małym dzieciom, ale taka jest prawda. Ale nie podpiszmy czegoś i po prostu nie uważmy, że to tak ma być i to zostaje i to będzie idealne. Połączę Wam teraz filmik odnośnie, czy może ktoś z Państwa wie, na czym polega metoda na wnuczka? Czego ona dotyczy, czy może któregoś z Państwa to dotyczy, że ktoś został już nabrany na coś takiego? No to puszczę Wam filmik. Bardzo dobrze, że nie. Bardzo dobrze, że nie, tak. To świadczy o tym, że myślicie. Bo naprawdę taka osoba, która chce od nas wyłudzić jakiekolwiek pieniądze, chce zagrać na naszych uczuciach, zrobi wszystko, żeby te pieniądze wytargać z nas. Dłużej, krócej, ale to zrobi. Takie osoby używają takich metod, że w końcu mimo wszystko do nas docierają, no a osoby starsze, no nie ma co ukrywać. Wy jesteście dobrymi ludźmi, tak? Chcecie każdemu pomóc, z każdym chcecie porozmawiać, no bo to taka jest natura ludzka, tak? Puszczę ten filmik, pooglądamy sobie, a potem sobie omówimy. Powinien, tak. Skąd oszuści nas znają? Z książek telefonicznych wybierają osoby o imionach nadawanych wiele lat temu. Na przykład Anastazja, Maria. Za kogo podają się oszuści? Najczęściej za członka naszej rodziny, za wnuczka, córkę, syna lub także za przyjaciela albo kolegę. Tak, słucham. Dzień dobry, babciu. Halo, babciu. Tak. Babciu, cześć. Ania? No, babciu! Ojej, dziecko, co ty tu robisz? Gdzie ty jesteś? Babciu, jestem w Lewnicy. A co mogę ci słuchać, tak szybciutko mi powiedz? No, tak jakoś się żyje, że tak troszeczkę choruje. Jakie powody pożyczki podają oszuści? Najczęściej jest to choroba, wypadek albo inne sytuacje losowe. Babciu, wiesz co, ja właśnie jechałam do ciebie w odwiedziny. Tak, to ja się cieszę. Babciu, ale stała mi się pandemia. Co się stało, dziecko? Babciu, wiesz co, ja właśnie jechałam do ciebie i wyszedłam, a ten winnego faceta. Ojej, a to mi się nic nie stało. Babciu, nic, tylko ten facet chce pieniądze, bo powiedział, że jak mu nie dam pieniędzy za odszkodowanie, to zadzwoni na policję. A wiesz, babciu, policja ma bardzo pieniędzy. No ile tych pieniędzy? Babciu, właśnie, wiesz co, dzwonię do ciebie z prośbą, tak? Że masz mi pożyczyć 1000 zł. Oszuści podają wysokie kwoty pożyczek, ale zgadzają się na niższe. Oj, kotunie, ja jestem przed emeryturą, ja nie mam 1000, ale 500 może bym tam zbierała. Babciu, ratowałaś mi życie, Boże, tak? Fajnie, no. Babciu, wiesz co, ja podejrzę koleżankę, która jest ze mną, to taka blondynka, ona podejdzie i weźmie. Babciu, ja załatwię sprawy z kochanem, to ja do ciebie szybciutko oddzwonię, dobrze? Dobrze, kotunie. Babciu, Boże, kocham ci, dziękuję ci bardzo, no, tak? No, tak. Oszuści pozornie wysyłają po pieniądze znajomych. W rzeczywistości przychodzą po nie sami. Kto tam? Dobry. Ach, koleżanka. No co się stało? Nic się nie stało, po prostu tam pan czeka na wodę, chce pieniędzy. No dobrze, no tam, ale jak już załatwicie, to przyjdziecie, tak? Nie ma sprawy, zaraz dobrze. Tylko rozliczymy się. Dobrze. Chciał zgłosić na policję. Dobrze. Mam tylko 500 zł, więcej nie mam. Dobrze, dziękuję Pani się. To jest zaficie, proszę przyjść, jeżeli tak martwię. Dobrze, dziękuję. Proszę się nie martwić. Proszę się nie martwić. Po jakiejś godzinie. Ania? Cześć, babciu, cześć, kochanie. No nie masz przyjść do mnie. Kto? No byłaś w Lewnicy, nie przyszłaś? Babciu, ja?
Babciu, jestem w domu, bo wolno, co ty robisz? Babciu, poruczyłeś, wypadek miałaś. Babciu, kiedy? No przed chwilą dzwoniłaś do mnie, że miałaś wypadek. Przyszła koleżanka no po pieniądze. No chcesz mamę? Mogę, może ci powiedzieć, a co się stało, babciu? No przyszła jakaś pani, powiedziała, że ty miałaś resztą, gdy dzwoniłaś, tak jakbym cię poznała przez telefon. Babciu, to nie ja, babciu, to brałam się szóstki. O Boże, 500 złotych dałam. Jak powinniśmy prawidłowo zachować się w takich sytuacjach? Zadzwońmy do rodziny, by potwierdzić rozmowę telefoniczną. Ewentualnie zadzwońmy na policję. Coś mi tu nie pasuje, to nie mu powiedziane. Chyba zadzwonię na policję. Halo? Policja? Zobaczyli Państwo film, jak to mniej więcej wygląda, bo tak to wygląda. Jeśli oprawca dzwoni do nas i stara nam się może nie przypodobać, ale stara nam się ukierunkować w taką drugą sprawę, że komuś się stało bliskiemu z naszej rodziny. Jeśli wiadomo, że jeśli komuś się coś dzieje, to my idziemy z pomocą, prawda? Więc nasza reakcja jest taka, że oddamy wszystko, aby pomóc. Zobaczcie Państwo tutaj, pani wybrała telefon, no chciała pomóc, no i pomogła, dała te pieniądze. Tak wygląda metoda na wnuczka, są również inne metody, to jest kwestia tego, na kogo się powołują, tak? Bo to może być osoba z pomocy, nie wiem, społecznej, tak? Czy z poczty, czy nawet mówi czasami, że jest policjantem. Ostatnio mieliśmy takie zdarzenie, że pan przebrał się za policjanta, wszedł do domu, no bo przyniósł jakąś tam korespondencję. Zawsze mówimy, że jeśli chodzi policjant, to może być to dzielnicowy, ale jeśli dzielnicowy idzie, to na pewno nas o tym wcześniej uprzedzi. Nie idzie wtedy, kiedy jest niezapowiedziany. Często również chodzi w godzinach, po godzinie 15, prawda? Nie przychodzi do południa, no bo jeśli wie, że kogoś nie zostanie w domu, no to też nie ma potrzeby takiej, żeby poszedł. Zobaczcie Państwo, że jesteśmy łasi na to, żeby ktoś nam powiedział, że coś nas wyleczy, że komuś musimy pomóc, prawda, że możemy taką informację udzielić, bo taka jest nasza natura. Tutaj oprócz metody na wnuczka chciałabym również powiedzieć, jak też wykorzystuje się takie osoby. Na przykład jedziemy w autobusie, powiem tutaj w kwestii bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kieszonkowców. Jedziemy w autobusie, wsiada, jak myślicie Państwo, jeśli zostaniemy zaatakowani przez kieszonkowców, ile będzie to osób? Czy to działa, czy robi to jedna osoba? Nie. Więcej. Właśnie. Ma swój cel, prawda? Nie jedna osoba, bo jedna osoba niewiele by zdziałała. Wchodzi przeważnie do autobusu, czy nie wiem, stoimy gdzieś przed kinem, teatrem, czy w jakimś zatłoczonym miejscu, czy w sklepie, prawda? Przeważnie w sklepie, powiedzmy. Wykorzystuje to, że jesteśmy czymś zaobserwowani, że jesteśmy zamyśleni. Stoimy, myślimy, widać po nas, że my odwracamy uwagę od tego, co się dzieje, no bo myślimy o czymś tak. Często to jest tak, że no nie trzymamy tej torebki, powiedzmy, tutaj blisko, tak jak mogę pozwolić sobie, tak? Tylko tak luźno, prawda? Mężczyźni często jest tak, że wkładają sobie portfele gdzie? No nie ma co ukrywać. Albo portfele tutaj pod marynarkę. Jeśli nie myślą o tym, jak się zachowują, no to niestety taka osoba, wsiadając do autobusu czy do sklepu, przychodzi, stoi i obserwuje nas, tak? Nie zaatakuje osoby silnej, takiej, która będzie miała, w cudzysłowie silnej, ale będzie miała torebkę w ten sposób, prawda? Raczej nie zaatakuje, bo będzie wiedziała, że nie ma szans wyrwania tej torebki czy odcięcia, żeby była dziura, którą wyciągnie stamtąd, tylko zaatakuje taką osobę, która jest zamyślona, która skupia się na przykład nad zakupami, a to torebka sobie mimo wszystko lata, tak? Lata i tak dalej. Często to jest tak, że przychodzą, rozcinają czymś ostrym, rozcinają tą torbę, wyciągają co chcą, czy to będzie portfel, czy to będą, nie wiem, drogocenne okulary, czy coś innego, wyciągają sobie, no i co? I taka osoba sobie idzie? Nie. Często, słuchajcie, to jest tak, że ta osoba, wykorzystując na przykład skupisko ludzi, jest ciasno, wszyscy się pchają, prawda? Więc oni również napierają. Napierają po to, żeby
czujność naszą, jakby uśpić, tak, bo my się skupiamy na tym, że ktoś się pcha i tak dalej, ale nie patrzymy, co się dzieje z torbą, z torebką i tak dalej. I wtedy ta osoba sobie rości nam, powiedzmy, wyciąga co chce i przekazuje innej osobie. Dlatego musi być ich dwójka, trójka, czwórka, im więcej, tym lepiej. Często, jeśli jest to w autobusie, to często to jest tak, że to jest przekazywane z rąk do rąk i te osoby jadą dalej, a ta osoba, która ma fanta, po prostu wysiada i ślad zaginął. Po pieniądzach, dokumentach i tak dalej. Dlatego ważne jest, jak się odnosimy z tymi rzeczami. Czasami kobiety noszą łańcuszki na wierzchu, prawda? Czy kolczyki i tak dalej. Może być to jakimś powodem do tego, że możemy sobie powiedzieć, o, no ta pani może mieć w tym portfelu sporo pieniążków, prawda? Bo ma, jest do tego zamyślona, czy się podpiera, czy skupia uwagę na czymś innym. Może zrobić, tak? Czyli pamiętajmy wszystko to, co mamy bliska. Nie mówię, że każdy nam to zabierze, absolutnie, ale mówię, takie są metody, tak potrafią nas jakby odciągnąć od tej sytuacji, żebyśmy normalnie myśleli, skupiali się na czymś innym, a oni sobie działają. Tak jak mówiłam, tutaj mężczyźni często wkładają te portfele, dokumenty, tak samo i tutaj też. Napierają, patrzą sobie, taki mężczyzna siedzi, marynarka rozpięta, portfel, tak? Tu napierają na tą stronę, więc my się patrzymy, tak? Skupiamy się, no co tutaj się dzieje, jakieś zamieszanie, tłok, a druga osoba z góry kłada rękę, wyciąga portfel na przykład, tak? Albo często na przykład krzyczą, policja, ukradli coś, nie? I wtedy wszyscy zaglądają, co tam ukradli, co tam. Albo, co robią jeszcze, łapią się za kieszenie. I ci ludzie już sobie obserwują, gdzie kto się złapał, gdzie może mieć ten portfel. Tu, tu. No ale, no złapali się, ale za moment ta czujność znowuż, wiadomo, cisza, nic się nie dzieje, czujność spada i oni wiedzą, aha, czyli ten pan, ta pani i tak dalej ma tutaj, wskazała sama miejsce, gdzie skąd można zabrać tą cenną rzecz, prawda? Tak samo, proszę Państwa, ważnym elementem tutaj jest, bo dużo osób starszych, no niekiedy ma słabą pamięć. Ma tą kartę, bo synek wyrobił mu, czy córka wyrobiła tą kartę, żeby płacić w tym sklepie, a osoby starsze jeszcze wpisują PIN na tej karcie. Jak ten PIN jest wpisany, no to proszę Państwa, to jest, no to już później karta ta w pewnym momencie Państwo zobaczycie, nawet jak zostanie gdzieś znaleziona, Państwo nie będziecie, od razu nie zgłosicie tego i w pewnym momencie nawet ktoś podrzucił Państwu tą kartę, ale już na tej karcie i w banku nie ma żadnych pieniędzy. Dlatego ważne jest to, aby no, starać się zachować szczególną ostrożność. Ja wiem, że Państwo powiecie nam tutaj, że no, już tyle lat przeżyliście i wszystko wiecie i no, raczej nic się Wam nie stanie. Proszę Państwa, ważne tak samo jest. Tutaj zaraz Beatka pokaże właśnie tą kampanię społeczną Bezpieczny Senior, ale tak samo z Beatką chcemy powiedzieć o ważnym elemencie bezpieczeństwa drogowego. Jak Państwo sami wiecie lub oglądacie w telewizji, bardzo dużo ludzi starszych ginie pod kołami samochodów. Bardzo dużo. Jest to przykre z tego tytułu, że człowiek by chciał, żeby miał piękną, powiedzmy, tą swoją drugą młodość, żeby można było dożyć jak najwięcej, jak najdłużej przeżyć. Często się zdarza, że osoby starsze są niedosłyszące. Podchodząc do ulicy, na przykład widzimy, że osoba starsza, podchodząc do ulicy, od razu przechodzi przez przejście dla pieszych i nie patrzy się, nie rozgląda się, tak jak my tutaj z Bratką uczymy w szkole, że, czy w przedszkolu, że stań przed
przejściem dla pieszych. Popatrz się w prawo, popatrz się w lewo, popatrz się w prawo, później znowu w lewo i później spokojnie można przechodzić. Państwo macie na tyle czasu, no nieraz się Państwo też spieszycie, żeby gdzieś tam szybciej dotrzeć, czy do autobusu, czy, ale bardzo Państwa prosimy, bo sami też byliście kierowcami, sami też, tylko że w tamtych dawnych czasach były inne samochody i też nie było tak dużo samochodów. Teraz tych samochodów jest o wiele więcej. Te samochody są o wiele szybsze i coraz więcej młodych kierowców popełnia właśnie tą zbrodnię, bo to jest trudno powiedzieć, że inaczej, tą zbrodnię na pieszy, gdzie potrącenie dochodzi później do śmierci. Na Zabobrzu Państwo, jak Państwo znacie trochę Zabobrze, to porozdzierali te pas na Jana Pawła II od Dzięciołowskiego aż do Bacewicz, rozdzielili pas takimi płotkami, bo tam właśnie dużo osób ginęło przechodząc na drugą stronę. Ale tak samo i tutaj, były też w Cieplicach były wypadki, że osoby przechodziły, nie zwracały uwagi. Bo jak stoi się na przejściu dla pieszych, to jest ten taki sygnalizator, który pip, 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 pip i można wtedy przechodzić. Ale niekiedy ta osoba, która nie dosłyszy, czy nawet nie dowidzi i chce przejść na drugą stronę, gdzie ten sygnalizator świetny jest po czterech pasach po drugiej stronie, to wchodzi na jezdnię, a tutaj może dojść do tragedii. Dlatego my tutaj z Beatką też z taką prośbą do Państwa się zwracamy. Ja wiem, też chcecie gdzieś tam szybko dojść, czy do kościółka, czy przejść na spacer sobie, czy tam do znajomych, czy na autobus chcecie gdzieś pojechać, ale tutaj bardzo Was prosimy, abyście mogli zachować te bezpieczeństwo, abyście mogli zachować swoje zdrowie i życie jeszcze przez długi czas. No tak jak tu Grzesiu powiedział, zresztą słuchajcie, no teraz mamy no, auta cisze, tak? Nie słychać ich. Jak nadjeżdżają, to nie słychać. Czasami nie widać, one po prostu się zjawiają znikąd, bo są szybkie, bo jeździ dużo teraz młodzieży, no nie ukrywamy, bo tych wypadków, jeśli chodzi o młodzież, jest sporo. Brawurowa jazda doprowadza do tego, że no, niestety tych wypadków jest sporo. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że często jesteśmy sami sobie winni, bo nas po prostu nie widać. Bo ja rozumiem, tam gdzie są przejścia dla pieszych, tam gdzie są znaki, światła i tak dalej, ale tam gdzie nie są oznakowane przejścia, jesteśmy niewidoczni. Jeśli jesteśmy ubrani w kolorze ciemnym, nie mamy odblasków, kiedy nie mamy na kurtce, powiedzmy, czasami to jest tak, że na kurtce są, zobaczcie, my mamy te wszystkie napisy i tak dalej, to jest, tego teraz nie widać. Ale na przykład, jeśli ja stoję na ulicy, bo często też musimy kierować ruchem, czy obsługiwać kolizję, naprawdę nas bardzo widać. To jest bezpieczeństwo dla Was i dla nas. Bo oprócz tego, że ktoś jakby specjalnie czy celowo jeździ prawidłowo, to nie znaczy, że tak musi być. Ktoś tutaj już stosuje na mnie technikę takiej opaski, która Komenda Miejska Policji. Tak, to jest z Komendy Miejskiej Policji. My oczywiście na końcu Państwu rozdamy się, Państwo, i proszę się nie wstydzić takiej opaski, jak Państwo na przykład będziecie gdzieś wychodzić wieczorem i założyć tą opaskę na ręce i można spokojnie z tą opaską iść i ona jest naprawdę widoczna. Widoczna. Tą opaskę się łatwo tutaj, jak to się mówi, można ją rozciągnąć, położyć sobie, jak Państwo będziecie wychodzić, bo dużo osób na przykład chodzi z kijami, tak zwany Nordic Walking, i wychodzą, to założyć sobie i można spokojnie iść z tymi, kijkami i wtedy ta opaska jest naprawdę widoczna. Ta opaska jest na tyle widoczna, że kierowca jadąc
widzi ten świecący mały paseczek. Mały paseczek. My tutaj dzieciom rozdajemy jeszcze takie znaczki na ten, znaczki na plecaki, uśmieszek tak zwany, ale to właśnie my dla Państwa też dzisiaj chcemy wręczyć taki, taką właśnie pamiątkę po naszym spotkaniu, żebyście Państwo mogli czuć się ciut bezpieczniej. Ale również, jeśli nie wiem, czy mówiłaś, że można taką opaskę nie tylko na rękę sobie założyć, ale możemy sobie na torebkę założyć, na pasy fotoreczki, prawda? A jak chcemy na czoło, to tak samo może być na czole. Latem można założyć na rękę. Można założyć na wózek tak samo, na kulę, słuchajcie, czy laskę, prawda? Też możemy. To niczemu nie przeszkadza. Tak, wzdłuż. Jak nam się podoba, warto po prostu, abyśmy byli widoczni, bo to jest też podstawa. Jeśli nie zadbamy o siebie, no niestety nie mam tej gwarancji, że mimo to, że jak będzie ktoś uważał, będzie ostrożnie jechał, że się nic nie stanie, prawda? A więc tak to wygląda, że te odblaski powinny być. Ja tutaj jeszcze powrócę do roli świadka. Co to znaczy rola świadka? Tutaj mówiłam Państwu, wspominałam wcześniej, że jeśli jadę na interwencję, miałam taką sytuację na Zaborzu, miałam interwencję, była to noc, mieliśmy zgłoszenie od Pani, że ktoś, mówię o tym dlatego, że to akurat jest na tyle świeże, że dopiero co mnie to spotkało, była noc, przyjeżdżam na miejsce, no i Pani stwierdza, że ktoś przebił jej oponę. Ktoś przebił jej oponę, nie wie kto i tak dalej, ciemno, niczego nie widać, kompletnie nikogo nie widać. No rzeczywiście ta opona była przebita, no i stoimy, tak się zastanawiamy, bo my w patroli jesteśmy we dwójkę, zawsze co tutaj zrobić z tym fantem, jakie sporządzić dokumentację, jak rozporządzić dokumentację. I wyszła starsza pani do nas, zobaczcie w nocy, wyszła starsza pani do nas, gdzie powiedziała nam, jak wyglądali mężczyźni, którzy tego czynu dokonali. Powiedziała nam dokładnie, jak byli ci panowie ubrani, co mieli ze sobą, że miał plecak, że był za koloru takiego i takiego, że buty takie i takie, bo to jest niezmiernie ważne i co jak co, ale buty są bardzo ważne. A wiecie dlaczego? Ponieważ też była taka sytuacja, ja pamiętam na 1 maja, jak mężczyzna wytrącił torebkę kobiecie, zabrał tą torebkę i został telefon. Na początku, jak pani opowiadała, co się stało, powiedziała, że mężczyzna pobiegł w lewą stronę między ulicą tą i tą, miał zieloną bluzę. Ale potem okazało się, jak ten sprawca już rzeczywiście był uchwycony, okazało się, że miał czerwoną bluzę. Po prostu ją wziął, przewrócił na drugą stronę, bo często tak robią. Są zielonej, ale za chwilę dwustronna. Szybko przerzucił, kaptur założył albo go ściągnął, bo to najprościej. Ale to, co powiedziała, miał charakterystyczne buty. Białe buty, w jakieś tam kropki, z jakimś konkretnym napisem. Świetnie poinformowała o tym policję. W ciągu 20 minut mężczyzna został schwytany, między innymi właśnie poprzez te buty. Bo mówię, miał inną bluzę i tak dalej. Tak samo tutaj pani wyszła do mnie, mi przekazała informację, jak ci ludzie wyglądali, ci panowie. I poszli w kierunku, akurat to było w kierunku Różyckiego. My wsiedliśmy do radiowozu, patrzymy, jedziemy, rzeczywiście idzie dwóch, mają takie dokładnie bluzy, jeden był z plecakiem, takie buty i tak dalej. Zatrzymaliśmy, dokonaliśmy sprawdzenia, mieli rzeczywiście narzędzia, które mogły służyć do tego, czego dokonali. Czyli zobaczcie, jak niezmiernie było ważne to, bo myśmy naprawdę akurat być może byśmy w ogóle w tamtym kierunku nie pojechali, prawda? Tutaj mieliśmy czysty dowód namacalny, że to byli oni. Tutaj ta pani naprawdę bardzo pomogła. Przekazują często nam osoby takie starsze, które, wiecie, no czasami nie śpią w nocy, tak? Bo też tak się zdarza, że nie śpią w nocy, obserwują przez okno i wiele widzą. Wbrew pozorom naprawdę wiele widzą. Oprócz tego bardzo dobrze słyszą. Dobra pamięć wzrokowa. Zgadza się. Potrafię naprawdę elementów wiele przekazać, takich, które będą nam bardzo pomocne. Bardzo. I dlatego jest też tak niezmiernie ważny o tym, co ja mówiłam wcześniej. Bo ludzie się generalnie, no wiadomo, pęd życia, idą do pracy, coś innego robić. Wy jesteście cały czas na miejscu, wy obserwujecie, słuchacie, macie jakieś tam spostrzeżenia, więc mówię, warto pomagać policji, bo to jakby wraca w drugą stronę. Ale tak samo warto pomagać sobie.
To jest podstawa. To jest podstawa, żebyście Państwo dbali jeden o drugiego. Jeden o drugiego. Naprawdę. Tutaj Wasz pobyt niech będzie najpiękniejszym, jaki możecie sobie wymarzyć, ale twórzcie właśnie, tak jak tutaj Państwo nam na początku powiedzieli, jesteście przyjaciółmi, macie ten krąg przyjaciół i też do Was się zwracamy z prośbą, żebyście mogli zawsze liczyć jeden na drugiego. Żebyście naprawdę nie dali się wciągać w jakieś tam rozgrywki, gierki, że ktoś tam, a bo tutaj, bo jestem wnukiem pana Kazia, a pan Kaziu no pojechał, no wyjechał właśnie, ale ja przyjechałem, ale pan Kaziu zabrakło, tak jak bratka tutaj mówiła, zabrakło mu pieniędzy, no bo no, no to masz pieniądze, zawieź temu panu Kaziu. Nie dajcie się, nie dajcie się, naprawdę, nie dajcie się wrobić w jakiekolwiek oszustwa. Jest pani dyrektor, jest inna kadra, która faktycznie będzie wam pomaga i będzie wam jeszcze długo pomagała i korzystajcie z tej pomocy. Ja wiem, że państwo powiecie, no po co nam taka pomoc, bo jesteście tutaj, ale naprawdę ta pomoc jest dla państwa potrzebna. Tutaj nasza obecność, chcieliśmy państwu właśnie uświadomić to, chociaż państwo nam by mogli uświadomić jeszcze, jakie są niebezpieczeństwa, ale my też chcieliśmy na swoich przykładach, na swoim doświadczeniu mundurowym, chcieliśmy państwu powiedzieć, jak wygląda no niestety dzisiejsze społeczeństwo i jak to wszystko się dzieje. Tak, dzieciulica, pamiętajcie również o tym, jeśli zostaniemy zaatakowani, nie bójmy się krzyczeć, tak? Bo tak naprawdę no co, nie będziecie uciekać, nie będziecie się bić. Można stosować różne tam techniki samoobrony, ale mówię, najważniejsze jest umiejętność krzyku. My teraz prowadzimy taki cykl spotkań Bezpieczna w swoim mieście, jest to samoobrona dla kobiet, gdzie podstawą dla nas tam jest umiejętność, słuchajcie, krzyku. Wtedy, kiedy jesteśmy poddenerwowani, kiedy jesteśmy przestraszeni, wtedy, kiedy nie mamy siły uciekać, bo po prostu strach nam tak znieczuli te nogi, że nie jesteśmy w stanie się... Tak. I my uczymy kobiety po prostu krzyczeć. Bo tak naprawdę, pewnie, że możemy walczyć z oprawcą, prawda? Ale tak naprawdę taką najlepszą formą jest ucieczka, ale... Często nie tylko to jest kobiety. Tak, nie tylko kobiety, ale mężczyźni jak najbardziej, pewnie, no. Że tak. Ale często jest tak, że oprawca wie, że my się nie odezwiemy, albo krzykniemy, puść mnie, policja, coś tam, prawda? Musimy krzyczeć, naprawdę, krzyczeć. Niejednokrotnie się przekonaliśmy, że jeśli będziemy krzyczeć, mówi się nawet, że nie krzyczeć policja czy pomocy, tylko pali się, prawda? Tak jak mówimy dzieciom w szkołach, pali się, pomocy, krzyczeć, nie bać się krzyczeć. Bo oni, no niestety, bazują na tym, że my będziemy przestraszeni i nic nie zrobimy. A jeśli rzeczywiście już dojdzie do takiej sytuacji, że ktoś będzie chciał nam coś ukraść, będzie nam chciał coś zabrać, nie brońmy tego za wszelką cenę. Życie jest naprawdę dużo bardziej wartościowe, niż żeby dostać za przeproszeniem w łeb. Bo często to jest tak, że ludzie bronią, trzymają tą torebkę i tak dalej, będzie szarpał, obcinał, ciął ją i tak dalej, a ona nie puści. No, ja myślę, że to się nie opłaca. Czasami... Tak samo tutaj musimy się do Państwa zwrócić z prośbą. Ja wiem, no nieraz stoicie na przystanku. Ostatnio właśnie zdarzyła się taka sytuacja, że stała starsza osoba na przystanku i zatrzymał się samochód na przystanku. No i a dzień dobry sąsiadko, a ta sąsiadka tak patrzy. To tak coś podobnego, tak jak tutaj było z tą na wnuczka. No, no dzień dobry. A sąsiadko, ja podwiozę panią, no niech pani wsiada. No i ta pani, biedny, Bogu winna, no wsiadła do tego samochodu, a później tamten pan po prostu zabrał tej pani torebkę, kazał jej szybko wysiadać i pojechał dalej. Tak więc no, też musicie państwo liczyć się z takimi sytuacjami, że no niekiedy lepiej podjechać tym autobusem gdziekolwiek, aniżeli wsiadać do jakiejś osoby nieznajomej, ewentualnie ta osoba może Państwa zna, a ewentualnie właśnie tak jak tutaj powiedziałem, może Państwa nie znać, a może to być oszust i
jakiś tam przestępca. Mhm. A może Państwo mają jakieś pytania do nas, bo czasami oproszę. Są kłopoty przy przechodzeniu na drugą stronę ulicy przy sklepie ogrody Wieprze. Autobusy zatrzymują się, natomiast przydatni posiadacze z samochodów bardzo szybko. Mało tego, to jest człowiek w połowie pasów przy przejściu i przed nosem te samochody jeżdżą. To samo dzieje się przy Tesco. Tam są dwa przejścia. Rzadko kierowca prywatnego samochodu pozwoli pieszemu przejść na drugą stronę. Trzeba czekać czasami, aż sznur samochodu przejeżdża. Słuchajcie, to nie ma tam pasów. Taki dopiero koło przystanku są pasy. Dlatego proszę Państwa, my tutaj z Radką właśnie zwróciliśmy się w jakiejś tam części naszej wypowiedzi, żebyście Państwo naprawdę zwracali uwagę na to i przechodzili przez to przejście. No na pewno Państwo też wiecie, że jak jest sygnalizator świetlny, to tam jest ten przycisk, który trzeba przycisnąć. Ale tak jak Pani powiedziała, czy tutaj Beatka też powiedziała z tymi kierowcami, on się nie patrzy, bo on będzie jechał jak najszybciej, bo jemu się spieszy. Jak potrafił kierowca, który został niedawno zatrzymany, potrafił tutaj na wolności rozwinąć 150 km na godzinę. No proszę Państwa, właśnie. I tutaj, dlatego my zwracamy się do Państwa, jak Państwo gdziekolwiek, czy do kościółka, czy do sklepu, czy gdziekolwiek Państwo chcecie dotrzeć, bardzo prosimy, starajcie się bezpiecznie zachować. Ja wiem, że niekiedy za późno wyjdziecie ze środka, że jeszcze są inne sytuacje, ale no, macie na tyle czasu, że możecie spokojnie dojść, a znowu my nie jesteśmy, jak to się mówi, aniołami, że byśmy mogli, ja bym z miłą chęcią, gdyby moja ręka sprawiedliwości tak daleko sięgała, to bym ten samochód zatrzymał, o którym pani mówi. Ale to trzeba po prostu uważać. Trzeba po prostu uważać, bo chociaż jest sygnalizacja świetna, Państwo już wchodzicie na te przejście dla pieszych, a samochód jeszcze by chciał przejechać. Ale ta bravura też wynika z tego, słuchajcie, zobaczcie, są coraz lepsze drogi, prawda? Już robią takie po prostu jak na glac. I ten samochód ma po prostu pole do popisu. No bo kiedyś to tak, jak była dziura na dziurze, no to każdy, wiadomo, jechał, omijał, bo żeby samochodziku nie uszkodzić. A teraz niestety, jak się rozpędza, to nie widzi, że są znaki, że są przejścia dla pieszych. Dlatego tak ważna jest Wasza ostrożność. Ja oczywiście taką informację też sporządzę dla komendanta też, żeby wiedział, gdzie są miejsca zagrożone, bo to są bardzo cenne informacje, prawda? Gdzie skierować na przykład ruch drogowy. Bo to jest, jeśli policjanci są dyslokowani do jakichś zadań, to nie tam, gdzie się nic nie dzieje, gdzie nie ma potrzeby takiej, prawda? Po to są takie spotkania, żeby wiedzieć, gdzie mają się udać. Jeszcze jedna uwaga. Pod koroną. Może się nie spieszyć. To, która z osób podąża z Rasko, potrafi przejść na zielonym świetle, jak przez lokale, na drugą stronę, na przystanku. Trzeba dwa razy przejść na zielone. Za krótki jest czas. Czyli mówię, warto te spostrzeżenia Państwa, bo ja na pewno odnotuję to, na pewno przekażę, co będzie z tym dalej, ciężko jest mi powiedzieć, bo mówię, nie aż tak jesteśmy tutaj ważni, że nie jesteśmy decydentami o tym, co się będzie działo, z tego względu, że są inne procedury, czasami czemuś to też służy, tak? Tak mówią. Więc najważniejsze, żebyśmy my uważali, jak chodzimy, żebyśmy byli widoczni. To jest... Mamy prawo pierwsze. Tak, zgadza się. Pierwszeństwo jak najbardziej pieszy.
Tylko, że jeżeli mogę tutaj jeszcze taką jedną uwagę, bo też jestem kierowcą, więc to ma też dwie strony, żeby przechodzić w miejscach do tego wyznaczonych, żeby nie przechodzić kilka metrów, dalej są pasy, a Państwo akurat do tego sklepu musicie iść i w tym miejscu przechodzicie, także też musicie Państwo uważać na innych użytkowników dróg, że czasami ten samochód nie jest w stanie w danej chwili tak wyhamować, żeby się przed Państwem zatrzymać, także dbając o swoje bezpieczeństwo, też trzeba myśleć, w którym miejscu się przechodzi, prawda? To też jest ważne, nie tylko żeby być widocznym, ale również, żeby przechodzić w tym miejscu, gdzie kierowcy powinni wiedzieć, że tam może coś mogą być, prawda? I już wtedy, żeby mogli reagować. Czasem zgłosił przycisk jeden na dole, nie działa wcale od 3 miesięcy. Tego nikt nie kontroluje. Ale na dole gdzie? To na przykład tu na dole przy ogrodzie. Przejście od strony rzeki. Jedna strona nie działa wcale. Od 3 miesięcy. No. Tutaj przy ogrodniczym? Tak, to po drugiej stronie od rzeki tam. Przy tanku. Tam jest dwa. Po jednej stronie działa, po drugiej nie kobieta przycisnęła. Czeka. Ja idę, mówi, bo on chyba nie działa. Ja wiem, bo tamten nie działa od 3 miesięcy. Ona mówi, o to ja nie wiedziałam. Dobrze. Czasem czy że tego nikt nie kontroluje. Tak. Czasem przy większych skupiskach stosuje się tak zwanego przewodnika, że jeżeli grupa uczni czy tam dorosłych, to chodzi pan, zatrzymuje ruch. Przeprowadzacze. Tylko, że to jest, tylko że to jest akurat ten przewodnik najczęściej jest przy szkołach. Tutaj Państwo, jak idziecie w zorganizowanej grupie z opiekunem, to też opiekun chroni Was, prawda? I czuwa nad tym, żeby bezpiecznie przejść. Bo tutaj Państwo nie przechodzicie tak intensywnie przez te przejście dla pieszych, żeby Pani Dyrektor na przykład wystąpiła do Prezydenta Miasta o utworzenie takiego... Chyba akurat Tesco zrobili na tej samej stronie, że jest bez, więc nie ma konieczności. Ale to mówię, no jest to... Jest to ważna osoba ta, która stoi z tym znakiem stop i te dzieci przeprowadza. Na przykład tam, to jest przy szkole numer 6, taki etat stworzony. Ale no mówię, no tutaj Państwo, tak jak my już wcześniej zwracaliśmy się z Beatką do Państwa, prosimy Państwa o ostrożność. O ostrożność, bo... No niestety tego policjanta czy strażnika miejskiego nie da się postawić na każdym rogu ulicy, czy żeby ten policjant czy ten strażnik stał całą dobę. To jeszcze może jakieś pytania? O bezpieczeństwie można mówić dużo. Co chwilę słyszy się o jakichś niebezpiecznych sytuacjach w naszym mieście. Prokurator prawa jazdy się Polskę. Nie, trzeźwy wyjechał z zapleców, że ja zawisłam na prawo. Gdzie Państwo szli, kiedy będzie szybka pogoda, kiedy będzie śnieg? No, proszę być widoczny. Tym bardziej, że macie węgle, macie policję, to tym będziecie bezpieczniejsi. Ja pójdę do Was bez. Każdemu da się sobie. Każdemu chcę. Daję dla Pani na ręce, Pani Dyrektor, daję takie informacje, ulotki, do poczytania, do poduszki, jakbyście nie mogli zasnąć, policja radzi, tak? I to są wszystkie jakby takie elementy, o których żeśmy mówili, na które warto zwrócić uwagę. Odnośnie policja radzi, odnośnie cyberprzemocy, bo na pewno już coraz więcej z Was korzysta może z internetu nawet. Żeśmy o tym nawet nie powiedzieli, ale myślę, że to są przestępstwa, które często mają miejsce. Ale mówię, na pewno jeszcze się spotkamy, na pewno jeszcze się spotkamy. To będzie początek dalszych działań, prawda? Także Pani Dyrektor, proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Beatko, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszy początek naszych spotkań. Brawo. Dziękuję bardzo. Zrobi wszystko, żeby nasi mieszkańcy byli bezpieczni, ale bez Państwa pomocy i uświadamiania za dużo się nie zrobi. Także bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że Pani Beatka i Pan Grzesiu będzie takimi dobrymi aniołami Państwa. Ja po prostu jeszcze powiem tak, że my generalnie chodzimy do malutkich dzieci, do
małych dzieci z przedszkoli, ze szkół. Takie święte dzieci. Tak, dzieci, ale ja nie powiem, że nie ukrywam, ale to dla mnie też jakiś jest, że ja muszę wystąpić przed Państwem, prawda? No bo no nie każdy z nas jest jakimś pięknym mówcą, czy nie uczymy się tego, jak przemawiać, czy mówić, czy przekazywać swoją wiedzę. Ale się staramy bardzo, cały czas pogłębiamy to, żeby mieć jak największą wiedzę i będziemy się na pewno starać do Was jak najczęściej przyjeżdżać. Te Państwa informacje na pewno będą tutaj cenne i się przydadzą. Także bardzo serdecznie dziękuję. To podziękowanie na ręce Pana Komendanta, ale Pani bardzo serdecznie dziękuję. Tak, to też kwiatki w imieniu wszystkich mieszkańców. Bardzo, bardzo serdecznie podziękować za taką górę informacji. Ale jest ostatnia, tak bardzo, bo jest.